Cześć, z tej strony Maciek, domowa siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na ósmy trening w trzecim tygodniu naszego planu treningowego. Jak zacząć trenować, jak wypracować nawyk. Taki jest koncept tego treningu. Dzisiaj trening, tak jak ja to określam, środowy, czyli ten środkowy. W środku mamy zawsze 10-minutowe wybieganie orbitrykowe, 10 minutek luźnej pracy, 5. poziom trudności. Zaczęliśmy od trójeczki. W drugim tygodniu wrzuciliśmy sobie poziom 4. Dzisiaj mamy 5. 10 minut luźniutko sobie pracujemy. Mamy radość z tego, że udało nam się wytrwać już kolejny prawie tydzień. Patrzcie, co zrobimy, jak odhaczymy cały 4-tygodniowy plan. 8 treningów za nami, 8 w trakcie. Mam nadzieję, że zmieniliście też swoje, w jakiś sposób, chociaż drobny, nawyki żywieniowe. Że zmieniliście sposób odżywiania, aby przyspieszyć realizację waszych celów osobistych. A tak, to jedziemy, bawimy się, mamy radość z ruchu. Po to, co robimy, po to, żeby mieć radość z ruchu. Ja sobie, jak zwykle, już 15 raz chyba o tym mówię, wydłużę długość kroku, bo lubię to robić. Lubię biec troszeczkę dłuższym krokiem, ale spokojnie. Więc 8 treningów za nami. Łączyliśmy już sobie, jeśli chodzi o ćwiczenia z oporem własnego ciała. Na chwilę obecną mamy w naszym asortymencie przysiad, mamy pompkę, mamy brzuszek. To są malutkie ilości, nie jest to nic potężnego. To jest tylko kilkadziesiąt powtórzeń w ciągu naszego treningu. Natomiast chodzi o to, żeby je robić, tak? Chodzi o to, żeby wasze ciało poznawało nowe ruchy, żeby wasze ciało cały czas było poddawane swego rodzaju stresowi. A dzięki temu będziemy się rozwijać, tak? Wyznajemy progresywną formę trenowania, czyli dokładamy sobie obciążenia, zwiększamy prędkość, ilość powtórzeń. W naszym planiku Jak zacząć? Skupimy się na tym, abyśmy przez 4 tygodnie zobaczyli, że mamy wbity kolejny level, tak? Że się rozwijamy. Że na samym początku było tak leciutko, a teraz już jest troszeczkę ciężej. Natomiast nie ma tutaj, nie dążymy do zajechania się. Nie masz się zajechać, masz się ruszać. Podchodzimy do tematu bardzo medycznie, holistycznie, tak? To jeszcze nie jest czas na zawodowe trenowanie, ale to jest czas na ruch, na to, aby zacząć się ruszać, żeby aktywność fizyczna była coraz większa. Na to, abyśmy czuli się lepiej. Aktywizujemy pośladek, nie tylko samym orbitrekiem, ale mamy delikatne przysiady. W kolejnym, ostatnim, 4. tygodniu wrzucimy sobie do planu wykrok i to zamknie nam według mnie 4 elementarne i podstawowe ćwiczenia z masą własnego ciała, które bez żadnego problemu, bez żadnych kosztów można wykonywać w domu. Będziemy mieć przysiad, będziemy mieć pompkę, będziemy mieć brzuszki, będziemy mieć wykroki. Więc będziemy mieć tutaj pełny przegląd na naszą pracę. Plan treningowy fajnie. Mam nadzieję, że krzyżyki idą do przodu. Czytaj, że macie już teraz po za kilka minut 8. krzyżyk ciach będzie skreślony w kalendarzu. Czy tam 8. kamyczek przerzucony do szklaneczki. Tam każdy musi znaleźć sobie swoją drogę. Ja jestem miłośnikiem zapisywania wszystkiego na papierze. Mam swój dziennik treningowy, piszę tam wszystko, co wyszło, ale jak dzień był słaby i czasami
nie udało się osiągnąć celu, też to piszę. Myślę, że to fajnie pokazuje drogę, którą przebywasz, wpisuje swoje rekordy. Więc tutaj pomalutku ja tak sobie działam i też do tego zachęcam Was. Zachęcam Was do działania, abyście zobaczyli, jak to wszystko tutaj śmiga. Ale przede wszystkim do mierzalności tych efektów. Jak patrzysz na, poświęć na każdy trening jedną kartkę, spisuj ile kalorii, jaki dystans przebyłeś, mierzalność, tak? Cały czas będę to powtarzał. Mierzalność treningowa sprawia, że możemy obserwować nasze efekty niczym w Excelu. I z jedzeniem jest tak samo, tak? To jest ciężko. Naprawdę trzeba mieć olbrzymią świadomość, żeby redukować masę ciała, czy również nabywać jej, jeśli chcemy przytyć intuicyjnie. Jest tam parę patentów, oczywiście czyste jedzenie, jedzenie nieprzetworzone, to takie, które jest wysoko odżywcze, ale nisko energetyczne. Tak? Ja tutaj zawsze daję jako przykład. Nie wiem, bo jem bardzo, bardzo rzadko. Zdarza mi się, ale ile może mieć jakiś tam zestaw Big Mac. Na bank z Coca-Colą zwykłą jest grubo ponad 1000. Z frytkami nie ma lewara. 1000 kalorii zgotowanego kurczaka, warzyw i kaszy. No to ogół kobiet myślę, że taki obiad jadłby przez 3 dni. To naprawdę ja po sesji treningowej, jak zrobię sobie, zawsze gotuję sobie woreczek kaszy, masę warzyw, dużo mięsa, to ja końcówkę już wpycham w siebie na siłę, a potrafię zjeść. Dlatego tutaj to też jest ważne, to wyrzucenie tych produktów kafeteryjnych, nie jedzenie syfu i wtedy jeszcze lepiej, jeszcze szybciej możemy osiągnąć swój cel. A my sobie płyniemy. Ja troszeczkę Was zagaduję. Mam nadzieję, że trochę mnie słuchacie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Zawsze chętnie na nie odpowiem. Jeśli nie wiesz, czy dobrze ćwiczysz, to daj znak sygnał. Podeślij link w komentarzu i będzie można, będę mógł to poprawić, no, odpiszę Ci. Czy jest ok, czy ok, nie jest. Ale wytrwałość, nawyk, charakter. Na tym nam zależy, zaczynając pracę z Orbitrekiem. Hop. Patrzcie, i kolejne minutki uciekają. Przesypuje się piaseczek w klepsydrze bardzo szybko. Półtorej minuty. W trzecim treningu trzeciego tygodnia powtarzamy tak jak zawsze trening poniedziałkowy, czyli przed nami będzie 3 minuty orbi, 10 przysiad pompka brzuszek, orbi 3 minuty, 10 przysiadów, 10 pomp, 10 brzuszków i 3 minuty orbitreczka. Zakończy nam trzeci tydzień. Hop. Dzięki za kolejny wspólny trening. Cieszę się, że razem trenujemy, że razem ciśniemy, że przebyliśmy razem już spory kawałek tej drogi. Ja razem z Wami, każdy trening, oddechy do dechy. Czasami jakiś buraczek, czasami walka o to, aby głos był lepiej słyszalny, ale mam nadzieję, że to jest właśnie prawdziwe życie, tak? Coraz mniej tego jest w social mediach, a ja chciałbym pokazywać, jak wygląda trening dla prawdziwych ludzi. Rodziców, ludzi, którzy gdzieś tam w pędzie za karierą trochę zatracili swoje wartości prozdrowotne, a zależy nam na tym, żeby czuć się lepiej i zdrowiej. 10 minut zleciało, nie wiadomo kiedy,
Jak zwykle akcencik, noga, bioderko wpięte, hop, troszeczkę, kilkanaście sekund, biodro do tyłu, rozciągam dwójeczkę, hopla, patrzę się przed siebie. Druga strona, pyk, biodro wpięte, patrzę się przed siebie, hop, rozciągam dwójeczkę. Dzięki za wspólny trening i zapraszam Cię na ostatni trening z trzeciego tygodnia, czyli trening numer 9.